Doktor Piotr Witek jest adiunktem w Zakładzie Metodologii Historii UMCS w Lublinie. Interesuje się m.in. historią i teorią mediów ekranowych oraz rolą nowych mediów w prezentacji refleksji historycznej. Jego najnowsza publikacja to Andrzej Wajda jako historyk, metodologiczne studium z historii wizualnej. Dowodzi pan swojej pracy, że Andrzej Wajda historykiem jest. Wziął pan na warsztat 3 kategorie jego pracy. Tak. Kino dokumentalne, fabularne i teatr telewizji. Dodajmy, że Wajda zajmuje się historią Polski. Co prawda na przestrzeni aż 200 lat, jak pan to wykazał, ale skupia się tylko i wyłącznie na historii Polski. Przede wszystkim pojawiają się filmy, które mówią o wydarzeniach mniej związanych z historią Polski, nazwijmy to tak. No kontekst zawsze musi być. Tak, tak, ale na przykład Danton, prawda, no on tutaj to jest dotyka rewolucji francuskiej, tak, aczkolwiek są takie interpretacje tego filmu, które uznają go za aluzję do sytuacji w Polsce, tak? No porozmawiajmy o tej aluzyjności, bo kiedy tak spoglądam na wszystko, co pan tutaj w książce swojej zawarł, to z jednej strony jest to pokazywanie faktów historycznych, ale z drugiej strony zawsze można każdy film odczytać aluzyjnie, metaforycznie. To, co film oznacza, tak, albo co przekazuje, w dużej mierze zależy nie tyle od samego filmu, od samych intencji autora, od tego, co widzimy na ekranie, tylko od tego, jak patrzymy na film, jakie mamy kompetencje do tego, żeby odczytywać film jako tekst kultury. I co w zasadzie dzięki tym kompetencjom potrafimy w tym filmie zobaczyć. Dlaczego to jest takie ważne w moim przekonaniu? Otóż no posłuszmy się takim przykładem najbardziej spektakularnym. To jest film Lotna i ta słynna scena Andrzeja... Szarży ułanów na czołgi z szablami. Ja miałem takie spotkanie u nas w instytucie i też zostałem zaatakowany właśnie przez historyków, że to jest bzdura, fałszowanie historii, że jak tak można, że Wajda pokazuje Polaków jak troglodytów, że to jest niedopuszczalne i tak dalej. No to jest ewidentny przykład metafory zawartej w filmie, prawda? Zresztą sam Andrzej Wajda niejednokrotnie o tym mówił i ludzie dysponujący odpowiednimi kompetencjami, tak, no potrafią odczytywać akurat tę scenę jako aluzję, tak, jako przykład bezradności Polski, tak, opuszczenia Polski, samotności Polski, tak, rozjeżdżanej gąsienicami czołgów niemieckich. Wajda niejednokrotnie był oskarżany o pewne takie, może użyję takiego słowa, spaczone widzenie historii. Tak. Przecież ataki na kanał, tak. Ataki tak na same. Popiół i diament, tak. Na takie, powiedziałabym, podstawowe filmy z kanonu dzieł jego, są może mniej znane szerokiej publiczności, ale były. Andrzej Wajda z jednej strony jest romantykiem, tak? To znaczy to jest taka romantyczna wizja historii, prawda? Ale z drugiej strony ma pesymistyczną wizję dokładnie, świata. Dokładnie, a z drugiej... Pan to nawet nazywa fatalistyczną. Tak. Z drugiej strony jest to, nazywam to krytyczno-rozrachunkowe podejście do przeszłości. Znaczy ten romantyzm jego jest przefiltrowywany jednak przez krytyczne myślenie. Jest autorefleksyjny, no stąd kanał, prawda, który no z jednej strony pokazuje bohaterstwo oddziału partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej, no z drugiej strony pokazuje bezsens tej walki, prawda, i tą ofiarę, która na dobrą sprawę no niczemu nie służyła, prawda? Niczemu nie służyła, aczkolwiek później, po latach, no to jest reinterpretowane na nowo i w zależności od tego też, jak kto ocenia, prawda? I powstanie, i stosunek do tego, co się działo wówczas, prawda? No, pozytywnie bądź negatywnie, bądź krytycznie, ale z jakąś tam dozą akceptacji tego, prawda? Czy próbu zrozumienia tego wszystkiego. Czyli patrzymy na człowieka, na Andrzeja Wajdę, jako na historyka, który w swoich filmach czy spektaklach telewizji zmierza się z taką historią niekoniecznie tylko będącą pasmem naszych zwycięstw, ale również naszych przegranych. Powiem więcej, nawet nie tylko z przegranych. Znaczy, Wajda też skupia się na pokazywaniu ciemnych stron naszej historii. Postaci w Pierścionku z orłem w koronie zachowują się i wykonują gesty niemal identyczne z tymi, które możemy zobaczyć w Popiele i Diamencie.
W zrekonstruowanej scenie reżyser posłużył się ścieżką dźwiękową z Popiołu, tym samym w Pierścionku. Maciek i Andrzej mówią głosami Zbigniewa Cybulskiego i Adama Pawlikowskiego, aktorów grających te postaci w Popiele. Parafraza jednej z najbardziej znanych scen filmowych służy w tym przypadku również jako komunikat, że prezentowana na ekranie opowieść jest społecznym konstruktem, nie odzwierciedla jakiejś pozafilmowej rzeczywistości historycznej, a jedynie wyobrażony świat historyczny. Czy polska szkoła filmowa też jest zbudowana na metaforze? Absolutnie tak. Popiół i Diament jest takim chyba jednym z najbardziej spektakularnych przykładów. Pokazywanie filmów, zwłaszcza wybitnych twórców, tych wybitnych dzieł, no tutaj Andrzej Wajda się do nich właśnie zalicza, filmów Andrzeja Wajdy, służyłoby temu, żeby pokazać, że można o historii, o przeszłości myśleć z większą dozą wyobraźni. Pozwalać sobie na fantazjowanie o przeszłości, bo tylko fantazjowanie, tylko wyobrażanie sobie tego, co się działo i jak się działo, pozwala w ogóle prowadzić krytyczną refleksję o świecie. Kino Wajdy nie jest kinem łatwym. Za każdym razem, kiedy nawet ze studentami rozmawiamy o kinie Wajdy, oglądamy fragmenty różnych filmów, czy próbujemy nawet cały film obejrzeć i potem rozmawiać o nim, studenci mają kłopot z Wajdą. Po przeczytaniu pana książki studenci kłopotu z Wajdą już nie powinni mieć. Dziękuję za książkę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.